piątą rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II bydgoszczanie uczcili m.in. multimedialną wystawą zorganizowaną w Filharmonii Pomorskiej. Ta wystawa zatytułowana jest Nie bójcie się młodości. W ten sposób Ojciec Święty zwraca uwagę na wartość młodości, ale z drugiej strony też jest to apel do młodych ludzi, aby nie bali się nauki papieża. Wystawa poświęcona jest relacji Ojca Świętego Jana Pawła II oraz jeszcze przed wyborem na papieża Karola Wojtyły z młodymi ludźmi. Papież mimo starszego wieku, mimo schorowania, mimo pewnych dolegliwości i utrudnień w tym nawiązywaniu kontaktu z młodzieżą, świetnie potrafił z nimi kontakt nawiązać i przekazać im to, co chciał. Łącznie z tym, prawda, kiedy mówił, że nawet gdyby nikt o was niczego nie wymagał, to wy musicie sami od siebie wymagać. Z pewnością ta wystawa utwierdziła mnie w przekonaniu, że Jan Paweł II był osobą, która jak nikt inny potrafiła nawiązać tą nić porozumienia z młodymi. On myślał o nich, rozmawiał z nimi, przemawiał do nich, rozumiał ich problemy i z pewnością angażował się w tą walkę młodego człowieka. Tutaj też widzimy Ojca Świętego, który z wielkim szacunkiem odnosi się do drugiego człowieka, umiłował przyrodę. W ten sposób pokazuje, że człowieczeństwo, że człowiek jest ze swej natury chrześcijaninem. Tutaj też ciekawie jest pokój modlitwy, gdzie można zanieść swoje intencje do, właśnie do papieża. Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze do pomocy. Wystawa ta jest pod patronatem księdza biskupa Jana Tyrawy, ordynariusza diecezji bydgoskiej oraz pana prezydenta Konstantego Dąbrowicza. To bardzo piękna wystawa, sporo inspiracji do przemyśleń. Przemyśleń nad życiem nie tylko papieża, ale także nad własnymi możliwościami. I to nie chodzi tylko o przeżycia religijne, ale także na takie kształtowanie życia, które może w przyszłości dać pożytek nie tylko tym młodym ludziom, ale także nam wszystkim. Papież przekazał nam umiłowanie bliźniego, hart ducha, jedność z przyrodą, z naszym narodem, szacunek do innych, takie ciepło płynące z człowieka. Lubił jeździć na rowerach i lubił jeździć na nartach. Lubił chodzić do lasu. Papież z łatwością nawiązywał kontakt z młodzieżą i nie tylko, że miał tej młodzieży coś do powiedzenia, ale przede wszystkim mówił w taki sposób, że młodzież to chętnie przyjmowała. Może właśnie dlatego, że był wymagający. I tutaj dla dzisiejszych wszystkich pedagogów to może być jakaś zasadnicza uwaga. Jeżeli się od młodzieży wymaga, ale w sposób zrozumiały, to młodzież to jest gotowa przyjąć. Wartości, które przekazywał nam Jan Paweł II, są ponadczasowe. Wypływają one z nauki Kościoła i przekazane nam przez naszego papieża Polaka. Myślę, że pozostaną w nas, w polskim narodzie i młodzieży na zawsze.